O niepokojącej sytuacji w bloku komunalno-socjalnym przy ulicy Merkurego służby zaalarmowali sąsiedzi zmarłego 65-latka. Przez kilka dni nie mieli bowiem z nim kontaktu, a w mieszkaniu słychać było radio. Po dotarciu na miejsce strażaków potwierdziło się najgorsze. Na miejsce zdarzenia przybyła policja i inne organy procesowe postępowania karnego, albowiem stwierdzono na ciele mężczyzny obrażenia. Sekcja zwłok mężczyzny potwierdziła, że do zgonu doszło z przyczyn urazowych. W związku z tym prokuratura rejonowa w Głogowie prowadzi postępowanie karne o pobicie ze skutkiem śmiertelnym tego mężczyzny. Sąsiedzi twierdzą, że policja zatrzymała w tej sprawie już dwie osoby. Prokuratura nic takiego jednak nie potwierdza i zasłania się dobrem śledztwa. Czy jest ktoś już podejrzany w tej sprawie? Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, na chwilę obecną nie mogę ujawnić takich szczegółów. Kiedy będzie to możliwe, to podamy dalsze informacje o tym śledztwie. Nieoficjalnie mówi się, że śmiertelnie pobity pan Piotr miał prowadzić ryzykowny tryb życia i przyjmować w domu młodszych oraz starszych bezdomnych. Dokładne informacje w tej sprawie poznamy jednak po prokuratorskim śledztwie.